pasa Morgenstern'a. No i Anders Jakobsen. Poczekajmy na chwilę, bowiem w tej chwili reprezentant Norwegii Jakobsen 138 metrów w serii próbnej. Gorąco liczą gospodarze tutaj na skok swojego reprezentanta. No i nie ma odległości przed dzisiejszym konkursem. 127 skoczył Adam w kwalifikacjach. Jest ten automatyzm, jest ta forma. I popatrzmy, jak poradzi sobie na olimpijskim obiekcie Adam Małysz. Dwukrotnie jest wysoko nad tym skokiem. Brawo! Brawo, Adam! To jest ten skok, to jest ta forma, to jest ta doskonała dyspozycja. 135,5 metra, no ależ zawiesił wysoko poprzeczkę reprezentant Polski pozostałym rywalom. Jaka będzie odpowiedź tych, którzy pozostali jeszcze na górze? Z przyjemnością patrzy się na skoki Adama, kiedy człowiek jest pewny tego, że będzie świadkiem znakomitego, fantastycznego skoku. Kiedy Adam odpowiednio wychodzi z progu, kiedy łapie tę wysokość, kiedy szybuje później nienaruszonej sylwetce nad ze skokiem. 32 lata, Wisła szczęśliwa, cała Polska szczęśliwa. Adam znowu pokazuje klasę, 137 i 1/10 punktu, 135,5 metra. O 14 punktów Adam Małysz wyprzedził Dawida Caunera. Popatrzmy teraz, Wolfgang Loitzl, on tutaj nie spisywał się dobrze. Nie do końca lubi te skocznie Wolfgang Loitzl. No i nawet na potwierdzenie moich słów ląduje blisko reprezentant Austrii. Na zaledwie 117 metrów w serii próbnej, także w tej serii kwalifikacyjnej, która dla Wolfganga Loitzla była serią próbną, 115,5 metra. Za moment Andreas Koffler, który także nie czuje się w Lillehammer najlepiej. Świadczą o tym m.in. odległości, jakie osiągał, 107,5 w kwalifikacjach, 112,5 dzisiaj w serii próbnej, ale po skoku Adama oczywiście obniżono rozbieg na dzisiaj po serii próbnej. No i dopiero szósty jest Wolfgang Loitzl. Adam Małysz cały czas prowadzi, przypomnę, 135,5 metra. Adama Małysza. Jak daleko skoczą? Koffler, Morgenstern, Schlierenzauer, Jaman. Jest Alexander Pointer z tyłu za Walterem Hofferem. Siedzi Andreas Koffler już na belce startowej. Zwycięzca turnieju czterech skoczni z tego roku. 25-letni skoczek Stealth, trenujący w klubie Innsbruck Bergisel. No i popatrzmy. Także wysoko nabrał tej wysokości w tej pierwszej fazie lotu, ale spadł. Spadł na zeskok w drugiej części. Zabrakło noszenia, nie było tego wiatru, 122 metry, minus 2,7 punktu zabrane. Za jednak ten delikatny ruch powietrza pod narty, jednak wydaje mi się, że zły tor lotu obrał Andreas Koffler. Za wysoko w pierwszej fazie stracił prędkość i później już nie miał tego pędu, nie miał tej siły, nie miał tej szybkości, by złapać jeszcze parę metrów dalej. Jest piąty, Małysz, Caunera, Romoren, przypomnę, Adam Małysz, 137, 1/10 punktu, o blisko 14, no dokładnie 13,4 punktu wyprzedza Adam Małysz Dawida Caunera. A o ponad 23 punkty Bjerna Einara Romorena. Tomasz Morgenstern. Jaka będzie odpowiedź Tomasa Morgenstern'a na cios, jaki wyprowadził Adam Małysz? 126 metrów skoczył Morgi tutaj w kwalifikacjach. Dzisiaj w serii próbnej 117, tylko 117 metrów. No i teraz szybuje Tomasz Morgenstern bliżej od Adama Małysza. Zadowolony to był, oczywiście dobry skok, 129. Wspominałem o nim przed momentem, już tylko dwóch skoczków pozostało. 135,5 metra Adama Małysza i Gregor Schlierenzauer. Wczoraj 131 w kwalifikacjach. 129,5 w serii próbnej z drugiej belki startowej. I proszę, wysoko, wysoko szybuje Schlieri, ale bliżej od Adama Małysza. To był oczywiście dobry skok, myślę powyżej 130 metrów. 132 metry, 2 i 3, o 3,5 metra bliżej niż reprezentant Polski. Przypomnę notę Adama, 137 i 1/10 punktu. I pozostał już tylko Simon Amann. No i pytanie, co zrobi Simon Amann? Jak daleko skoczy tutaj dwukrotny mistrz olimpijski z Vancouver, a konkretnie z Whistler Olympic Park? Raz jeszcze skok Gregora Schlierenzauera. Ile punktów, nawet dodatkowo, 1,5 punktu dostał za wiatr, a więc lekko z tyłu miał Gregor Schlierenzauer. No i zbliżył się do Adama Małysza na dystans 3,4 punktu.
No i pozostał już tylko Simon Amann. Czy Adam Małysz będzie prowadził po pierwszej serii, czy też może ten niewiarygodny Simon Amann, który jest poza zasięgiem od ostatnich konkursach wszystkich zawodników, znowu spowoduje, że inni stracą ochotę na skakanie. Nie, jednak bliżej od Adama Małysza. A więc Adam będzie numerem jeden. Tak mówi serce, 135 metrów, chociaż pół metra dalej skoczył Adam. Minus 2,4 punktu za wiatr. No i teraz jeszcze noty za styl. 3,19, 2 razy 18,5. I popatrzmy dokładnie teraz, jak lądował Simon Amann. Czy był to wyraźny telemark? No było to zaznaczone. Zaznaczony był telemark, ale żeby to było takie wyraźne rozjechanie się tych nart. Czy był to skok na 19? No nie wiem, nie chcę wchodzić w kompetencje sędziów. Patrzymy, minus 2,4. Jest na drugim miejscu w tej chwili Simon Amann i traci do Adama Małysza punkt i 0,4. Adam Małysz numerem 1 po pierwszej serii. Beni, Vidi, Vici, Adam, oby tak było, przybyłem. Ma Małysz. Adam Małysz pierwszy, Adam Małysz liderem. No i popatrzmy. Thomas Morgenstern. Jak daleko po frunie tutaj Morgi. Dobry skok, spojrzał w dół, czyżby coś z wiązaniem? No, wiązanie to ostatnio gorący, wiązanie narciarskie to ostatnio gorący temat w świadku skoków narciarskich. 130,5 metra. Przy jeszcze tylnym, delikatnym ruchu powietrza. Dodatkowe punkty za wiatr dostał Thomas Morgenstern. On oczywiście będzie w tej chwili numerem 1, 251,8. O 10,6 punktu wyprzedził Thomas Morgenstern swojego kolegę z reprezentacji Andrasa Kofflera. A więc Morgenstern, Koffler, Szedal to pierwsza trójka, a przed nami pozostało już tylko 4 skoczków. Dawid Zauner, za moment, zwycięzca kwalifikacji. Dawid Zauner, który skacze świetnie, skacze daleko. Wczoraj 135 w kwalifikacjach, te 126,5 dzisiaj w serii próbnej, w pierwszej serii 130,5 metra, a więc jestem przekonany, że ten 24-letni skoczek pofrunie tutaj daleko. Zobaczmy teraz, jak daleko. Ważna jest jeszcze głowa, ważne jest jeszcze, by uspokoić to i proszę. Nie tak daleko, jak pewnie sam by sobie tego życzył. On wygrywał, prowadził nad Thomasem Morgensternem różnicą 2,8 punktu. W tej chwili o pół metra bliżej od Morgiego skoczył Dawid Zauner, 130 metrów. Noty za styl od 4 sędziów po 18,5, jeden sędzia 18. Jest pierwszy, 252,7, a więc o 0,9 punktu wyprzedził Dawid Zauner Thomasa Morgenstern'a. No i pozostała już tylko ta najlepsza trójka, która odjechała rywalom po pierwszej serii, Gregor Schlierenzauer, a to Simon Amann, drugi po pierwszej serii. On jest punkt i 0,4 za Adamem Małyszem. A tam w dole widzą Państwo w ciemnym, w czarnym kombinezonie Adam Małysz. Jak daleko skoczy Gregor Schlierenzauer. Wiemy, że jest to mega talent, wiemy, że jest to skoczek, który zapisuje nowe karty, w zasadzie już zapisał nowe karty w historii skoków narciarskich. Dobrze, ale czy tak daleko, jak sam by tego chciał? Widzą Państwo tę minę, to nie jest mina zadowolonego ze swojego skoku skoczka. 132,5 metra, 133 skoczył Koffler tutaj, 131 Emanuel Szedal. Noty od sędziów 4,19, 1,18,5. Można się tutaj w tym przypadku z arbitrami zgodzić. Naprawdę ładny był to skok. Plus 3,6 za wiatr. No i pozostało już tylko dwóch najlepszych. Pozostało starcie tych, którzy w ostatnim czasie nie mają sobie równych. Tych, którzy między sobą tak naprawdę rywalizują. Oto kto będzie numerem jeden w ostatnim czasie. W ostatnich 5 konkursach tym numerem jeden był Simon Amann, włączając to konkursy olimpijskie. Teraz jest na drugim miejscu po pierwszej serii i oto lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zdobywca, już można powiedzieć, kryształowej kuli. Simon Amann w powietrzu, jak daleko po frunie Simi. To jest dobry oczywiście skok, ale otwiera się droga w tej chwili przed Adamem. Poczekajmy teraz na skok Adama Małysza. To było mniej więcej tak, jak myślę, Gregor Schlierenzauer, 133,5 metra, więc metr dalej od Schlieriego. No i jaka będzie teraz odpowiedź Adama Małysza?
Pozostał już tylko jeden jedyny, ale jakże drogi naszemu sercu zawodnik. Tam na górze, na belce startowej, Martin Kinsley, już wiadomo. Jest pierwszy, wyprzedził Gregora Schlierenzauera Simon Amann o 3,1 punktu. No i teraz Adam Małysz. Poczekajmy, co też musi myśleć Adam Małysz. Czy on będzie w stanie uspokoić te myśli? Czy będzie w stanie skoncentrować się tylko i wyłącznie na tym skoku? Adam Beni, Vidi Vici, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Pora na pierwsze zwycięstwo w Lillehammer przed tym skokiem, by po raz pierwszy od 3 lat stanąć na najwyższym stopniu podium. Adam Małysz, czy będzie w końcu to zwycięstwo? Wszyscy gorąco w to wierzymy. Za moment będzie już wszystko jasne. Adam już na rozbiegu. Teraz dobrze się wybić, mocno ułożyć w powietrzu i lecieć jak najdalej. Adam jeszcze trochę i zabrakło. Zabrakło tych paru metrów do tego, żeby wygrać. Jaka szkoda tych paru metrów. 127,5 punktu, ale widzieli Państwo, plus 7,7, o ile dobrze zauważyłem, punktów za wiatr. Różnica, przypomnę, 1,8 punktu za metr. Adam przegrywał 5 metrów, jest dopiero trzeci, 265,9 punktu. Nie zawaham się użyć tego słowa. Adam Małysz dopiero trzeci w dzisiejszym konkursie, wygrywa Simon Amann. Simon Amann to jego 8 zwycięstwo w tym sezonie. To jego 15 podium w tym sezonie. Simon Amann, który nie znajduje sobie równych, po raz 51 w swojej karierze na podium w zawodach Pucharu Świata. 16 w karierze zwycięstwo Simona Amanna. Gregor Schlierenzauer na miejscu drugim. Adam Małysz, no, tak było blisko. Oj, szkoda, szkoda. Adam Małysz na miejscu trzecim. Teraz patrzy Simi na skocznię.